Serdecznie witam wszystkich ponownie. No i przekazuję też pozdrowienie od mojego syna. Ja się nie nazywam Dawid Polok, trochę inne imię mam, no ale on miał serce w rozterce, bo bardzo lubi jeździć do Radomia. No i wierzę, że ten przywilej mu jeszcze będzie dany, żeby tu przyjechać. A na razie to miał dwie możliwości, a mianowicie do Czech pojechać, tam na Śląsk, ten cieszyński, tam ludzie znają język polski, taką gwarę cieszyńską, no albo do Radomia, no i z konieczności musiał wybrać tam do Czech. Ale przynajmniej przekazuję pozdrowienie, a prosił mnie, abym go zastąpił. Nie wiem, czy mi się uda go zastąpić, ale będziemy Słowo Boże studiowali. Wiecie, w życiu indywidualnym, jak również i w życiu zborowym, czy w różnych okolicznościach, są pewne wydarzenia, które zupełnie zmieniają kierunek w naszym życiu. Ja wierzę, że takie wydarzenie to jest to, kiedy po raz pierwszy spotkaliśmy się z Ewangelią. Ona zupełnie zmieniła kierunek naszego życia. Czy też w misji jakiejś też zdarzają się pewne wydarzenia, które zmieniają kierunek. Jest bardzo ważne, abyśmy zawsze pamiętali o tym, co zmieniło nasze życie. Była pewna młoda dziewczyna, mieszkała w Londynie, a w pewnym momencie skierowano ją na teren Stanów Zjednoczonych. Tam akurat wtedy była rewolucja, ta, która powołała do istnienia Stany Zjednoczone. Wiele rzeczy tam się działo, ale ona napisała do rodziców, tu się nic ciekawego nie dzieje. Raczej chcę wrócić z powrotem do Londynu, tam są ciekawsze rzeczy. A właśnie w tym czasie dokonywała się, czy miała miejsce rewolucja amerykańska, w wyniku której w przyszłości zrodził się potężny naród, który według objawienia w czasie końca będzie odgrywał szczególną rolę. Dzisiaj ludzie o różnych rzeczach mówią. Mówią, co to, jak ten islam się będzie rozwijał i wiele innych rzeczy. Wiecie, my musimy zawsze brać pod uwagę to, co jest napisane w Słowie Bożym. Nawet jakby chwilowo nam się wydawało, że to może być inaczej. A co jest w Słowie Bożym zapisane w Księdze Objawienia czy Apokalipsy, tam w 13 rozdziale? Tam jest podkreślone, że w czasie końca tylko dwie potęgi będą się liczyć. Także nie dajmy się strwożyć jakimiś innymi wydarzeniami. To jest przede wszystkim ta wielka potęga gospodarcza, polityczna, jakim są Stany Zjednoczone. No i druga ta, która jest w Europie, to znaczy na podstawie proroctw znamy, a mianowicie papiestwo będzie odgrywało. Przy okazji ja też chcę powiedzieć, że wyszła ciekawa książka, być może, że do Radomia ona dotarła już. Wiara, władza i pycha. Bardzo ważna książka. Bardzo też ją, szczególnie pierwszą część, trudno się czyta, ale napisał ją Heinz. No jest reklamowana też już, także już być może o niej wiemy i między innymi ona też omawia ostatnie wydarzenia i jakie potęgi będą miały to szczególne miejsce. Ale na razie chcę podkreślić to jedno, że gdy to się zaczynało, na początku jeszcze ta potęga bardzo skromnie wyglądała.
Tu całą historię można by opowiedzieć, ale jedna rzecz jest, rodziła się potęga, która w czasie końca jako jedna z dwóch będzie odgrywała szczególne miejsce. I dlatego bardzo ważne jest, abyśmy studiowali Słowo Boże. Studiujemy, piękną lekcję mieliśmy. Szczególnie te księgi, które są przeznaczone na czas końca. A jakie księgi są przeznaczone na czas końca? Jak Jezusa Chrystusa pytano, no powiedz nam coś więcej, jak to będzie w czasie końca, kiedy to będzie. Czy Chrystus dużo na ten temat mówił? Nie. Powiedział Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, wiersz 15. Studiujcie z uwagą księgę Daniela. To jest ta księga, która, o której jest powiedziane, że ona jest przeznaczona na czas końca. I druga księga, o której wspomniałem, to tak na wstępie, księga Objawienia, bardzo ładnie napisała na ten temat również Ellen White. Kiedy zbór, kiedy kościół, kiedy wierzący zrozumieją, co ta księga zawiera, to wtedy wśród ludu Bożego nastanie szczególne ożywienie. Dlatego warto te rzeczy studiować, poznawać, abyśmy wiedzieli, w jakim czasie żyjemy, abyśmy też wiedzieli, co się dzieje i co się w najbliższym czasie będzie działo. Ale ja chcę dzisiaj mówić o pewnym wydarzeniu, które miało miejsce, które zupełnie zmieniło bieg wydarzeń niektórych ludzi, a szczególnie misji. Czytaliśmy już w wierszu wstępnym w Dziejach Apostolskich, 16 rozdziale, jest mowa o dwóch misjonarzach, dwóch wielkich ewangelistach. To był Paweł, wcześniej Saul się nazywał, i drugi to był Sylas. Razem podróżowali. No i to, co w siódmym wierszu jest napisane. A gdy przyszli do Mizji, chcieli pójść do Bitynii. Bitynia to dzisiaj znajduje się na terenie państwa takiego jak Turcja na północy. Chcieli iść do Bitynii, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im. I dalej te wiersze, któreśmy już czytali. Minąwszy Mizję, doszli do Troady. A miał Paweł w nocy widzenie, jakiś Macedończyk stał i prosił go, mówiąc, przepraw się i ratuj i pomóż nam. A gdy tylko ujrzał to widzenie, staraliśmy się zaraz wyruszyć do Macedonii, wnioskując, iż nas Bóg powołał, abyśmy im zwiastowali dobrą nowinę. Tutaj mamy obraz, że dwóch misjonarzy postanowiło przez Mizję pójść do Bitynii. Tam było wszystko przygotowane, jakbyśmy to tak naszym językiem szczególnie mówili. Mieli bilety wykupione, mieli bagaże przygotowane, mieli jakieś tam środki ewangelizacyjne. Dzisiaj byśmy powiedzieli komputery, jakieś tam różne inne pomoce ewangelizacyjne. No i tam ludzie czekali. I oni tam chcieli podążać. Ale czytamy, że w pewnym momencie co się stało? Duch Boży powiedział, nie idźcie do Bitynii. I wreszcie Paweł był jakoś tym na pewno trochę wstrząśnięty. Wiecie, taki ewangelista jak Paweł i do pomocy miał innego dobrego Sylasa. Mieli wszystko przygotowane, tam ludzie czekali w Bitynii, dotąd pracowali tylko w Azji. To też jest teren Azji. A nagle z niespodziewanych względów, niespodziewanych jakichś warunków, Duch Boży powiedział, nie pójdziecie do Bitynii. Paweł na pewno był tym jakoś tak wstrząśnięty, zaniepokojony.
Ale po co? Przecież tam ludzie czekają. Jesteśmy przygotowani. Wszystko mamy. Bilety mamy, jakby to był w dzisiejszym czasie i tak dalej, i tak dalej. Nie, nie pójdziecie do bitewy. No i tacy zaniepokojeni podążali w innym kierunku. Nagle apostoł Paweł otrzymał widzenie. I w tym widzeniu zobaczył pewnego Macedończyka. A wiecie, Macedonia to już nie Azja, ale to już była Europa. Zupełnie inny kontynent. I ten Macedończyk wołał: przepraw się i co? I pomóż nam. Jeszcze możemy to inaczej, jak w niektórych przekładach. Ratuj nas, bo coś złego jest. Przybądź i ratuj nas. No i poszli do Troady, ale tam niczego nie było. No ale to byli ci, którzy zawsze słuchali Słowa Bożego. Możemy tak krótko no, jakoś sobie przypomnieć, na czym polegała ta Bitynia. Znaczy, przepraszam, na czym polegała to ich wyjście do Macedonii. Na czym polegała ta Troada, do której przyszli, aby przeprawić się na drugą stronę. Ci, którzy, a wszyscy tutaj są młodzi, dobrze pamiętają jeszcze z czasów szkoły, czy z jakichś innych spotkań, że to było szczególne miejsce. Bitynia, tam jakby zebrane były wszystkie no, wspaniałe rzeczy, które miała Europa, które miała Grecja, które miała Macedonia, czy w ogóle w basenie Morza Śródziemnego. Tam byli wielcy poeci, którzy do dnia dzisiejszego są no, podziwiani. Ich sztuki do dnia dzisiejszego niektórzy oglądają z zainteresowaniem. Tam byli tacy ludzie jak no, Safo, Pindar, Hesiod i wiele innych, którzy pisali wspaniałą poezję, wspaniałe dramaty. Oni to wszystko mieli. Tam była Grecja, która no, nauczyła się jakiegoś lepszego pisma. Tam byli wielcy pisarze, tacy jak Cyceron, Wirgiliusz, Horacy, tacy, Plutarch i wiele innych rzeczy. Do dnia dzisiejszego możemy oglądać wspaniałe ruiny no, amfiteatrów. Do dnia dzisiejszego podziwiamy te dzieła, które oni napisali. Czyli oni mieli wspaniałą poezję. Oni mieli wspaniałe sztuki dramatyczne, które były pisane przez tych wielkich pisarzy. Tam byli tacy ludzie jak Aischylos, Sofokles, Eurypides, Arystofanes i tak dalej. Może my już nie wszyscy pamiętamy tych rzeczy, ale to były wielkie rzeczy. To były wspaniałe rzeczy, do dnia dzisiejszego podziwiamy. A mimo to, że mieli tą wspaniałą poezję, mieli te wspaniałe dramaty, które były odstawiane w tych wielkich no, amfiteatrach. A mimo wszystko Macedończyk, to wszystko, co oni mieli, mówił: pomóż nam i ratuj nas. Przyjdź do nas. Te rzeczy, które mamy, ta poezja, którą mamy, te dramaty, które mamy, no one nas nie zadowalają. One nie dają nam pewnych możliwości. Możemy wspomnieć jeszcze inne rzeczy. Tam byli wielcy historycy, tacy jak Herodot. Herodot, ci, którzy znają oczywiście jego dorobek, to Herodot zadał sobie pytanie, czy jest na świecie taki kraj, w którym moglibyśmy spokojne, dobre życie
prowadzić. To pytanie jest do dnia dzisiejszego. Stąd wędrówki ludów. Czy jest na świecie taki kraj? I jak z historii wiemy, on przeszedł wszystkie cywilizacje, te, które jeszcze były, i ruiny niektórych cywilizacji przeszedł, zwiedził. To wszystko spisał i dzięki mamy wspaniałą historię Herodota. Ale nie znalazł takiego kraju, takiego miejsca, gdzie można było spokojne życie prowadzić. Ale więc mimo tych wszystkich rzeczy, które posiadał, które Macedonia i w ogóle Grecja, gdzie miał się apostoł Paweł przeprawić, oni to wszystko mieli. A mimo to, że wszystko mieli, podziwiane to wszystko jest do dnia dzisiejszego. Jednak w imieniu tego wszystkiego Macedończyk powiedział: Pawle, przepraw się, pomóż nam i ratuj nas. No moglibyśmy jeszcze inne rzeczy wspomnieć. Oni mieli pewne dary, między innymi to były czasy demokracji, a wiecie, demokracja to nie ludzi do posłuszeństwa nie zmuszano, tak jak w monarchiach oczywiście, ale to była demokracja, gdzie można było słowem nawet, przemówieniami porywać ludzi. Przecież tam był ten wielki Demostenes. Do dnia dzisiejszego jest podziwiany jako największy mówca, jaki kiedykolwiek żył. Kto uczy się przemawiać, to między innymi wskazuje mu się Demostenesa. Zresztą on miał wadę wymowy, ale przez ćwiczenia, tak jak to przed chwilą słyszeliśmy, jak ten chłopiec Jan, no nie bardzo chciał. On chciał za wszelką cenę. I mimo braku daru miał ciężką wymowę i tak dalej, nie będę określał jak. Nauczył się mówić. Porywał ludzi. A mimo wszystko, że było tam wiele, wiele mówców, takich jak Demostenes, później Cyceron i tak dalej, przedstawiciel tej całej kultury przyszedł i wołał: Pawle, przepraw się i ratuj nas. Te wszystkie rzeczy, no, one nas nie zadowalają i tak dalej. No, moglibyśmy jeszcze wymienić inne rzeczy. Tam przecież byli wielcy filozofowie, szczególnie sofiści, a wielcy filozofowie sofiści no, mieli taką zasadę, ale mieli taką no, sposób przedstawiania swojej filozofii sofiści, to znaczy, że nie ma oryginalnych praw, nie ma uniwersalnych praw. Jakbyśmy my jako adwentyści mogli powiedzieć, nie ma dekalogu. Każdy może tworzyć jakieś własne prawa i według tych praw żyć. Tam również możemy powiedzieć, byli wielcy lekarze, przedstawicielem tego jest Hipokrates. Wszyscy, którzy kiedykolwiek coś z medycyną mieli do czynienia, to wiedzą, że lekarze do dnia dzisiejszego zdają egzamin Hipokratesa. Egzamin, znaczy przysięgę Hipokratesa. Do dnia dzisiejszego. I drodzy bracia, można mieć wszystko. Można mieć wielkich mówców. Można mieć no, sofistów, którzy tworzą każdy, którzy przekonują, że każdy człowiek może mieć własne prawa. Tam można mieć wielkich lekarzy. Oni to wszystko mieli. A właśnie w tych tekstach, któreśmy przeczytali, Duch Boży powiedział: nie pójdziecie do Bityni, pójdziecie tam, gdzie te wszystkie rzeczy są. I one ludzi nie zadowalają. No,
Jeszcze może krótko kilka rzeczy. To był świat ekonomii, międzynarodowego handlu. Takie rzeczy jak listy kredytowe, pożyczki, weksle. Wiecie, to nie dopiero XX, XIX czy XX wiek wymyślił. To wszystko Grecy mieli już. Tam matematyka była. To jest no, czasy wakacji, więc nie chciałbym jakąś nauką tutaj w jakiś sposób zachęcać, ale tam trygonometria i wiele innych rzeczy, to wszystko było znane w Grecji. Oni to wszystko mieli i wspaniałych mówców. Oni mieli ten sofistów, którzy wymyślali prawa dostosowane do każdego człowieka. Tak jak to dzisiaj też określa się, nie ma uniwersalnych praw. Oni mieli handel, oni się bogacili na tym wszystkim. To był wiek architektury i tak dalej. A mimo to, że to wszystko mieli, czytamy, że przedstawiciel tego wspaniałego, zdawałoby się, świata, o którym już przed chwilą wspomniałem, stanął i mówił co? Przepraw się i ratuj nas, bo to wszystko nas nie zadawała. I ci wielcy historycy, i ci wielcy mówcy, i ten świat biznesu, i ten świat filozofów i tak dalej. To nas nie zadawała. I przedstawiciel tego narodu w wizji, w widzeniu, co mówił? Przepraw się i pomóż nam. I dzięki, albo na skutek tego wezwania Ducha Bożego, jakie to ważne, abyśmy zawsze w naszym życiu kierowani byli przez Ducha Bożego. Przeprawili się i tam na początku nikt na nich nie czekał, ale byli posłuszni Duchowi Świętemu i przeprawili się. Po to, aby zanieść im coś, co mogło ich zadowolić. A te rzeczy, które mieli, tylko niektóre oczywiście wymieniłem, no, ich nie zadowalały. Czego oni nie mieli? Co Paweł zaniósł tam do tego świata nauki, kultury, wszystkiego, co i tak im nie zadowalało. Jak dotarł pierwsze miasto, do jakiego Paweł i Sylas dotarli, to było miasto Filipi. I z jakim poselstwem tam dotarli? Jeszcze raz podkreślam, tamte rzeczy, które niektóre wymieniłem, to ich nie zadowalało. Co im przyniósł? W tym pierwszym mieście, Filipi, później jak pisał list do Filipi, to między innymi napisał tak. Nie chcę zbyt obszernie to komentować, ale tylko przeczytać, abyśmy wiedzieli, co ich nie zadowalało i z czym Paweł poszedł tam i Sylas, aby wyjść na spotkanie ich potrzeb. To jest aktualne do dnia dzisiejszego. Oto czytam. Trzeci rozdział listu do Filipian od wiersza 8 pragnę czytać. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Apostoł Paweł mówi, lecz więcej, to wszystko, a on to te rzeczy także znał, zanim poznał Chrystusa. Te wszystkie rzeczy, no, uznałem za szkodę w związku z poznaniem kogo? Jezusa Chrystusa. Co jest ważne? Jezus Chrystus. A nawet użył takiego, przetłumaczone tak zostało to,
w naszym języku słusznie, że wszystko uznaję za śmiecie. Te wspaniałe rzeczy, które niektórzy podziwiają, to wszystko uznaję za śmiecie. Za śmiecie, byleby zyskać kogo? Jezusa Chrystusa. Jak poznał Jezusa Chrystusa, te inne rzeczy straciły wartość. Być może w naszym życiu też to się stało, że były pewne rzeczy, które miały wielką wartość dla nas. I popularność, i bogactwo, i przyjemności oczywiście świata, i wiele innych rzeczy. A jak poznaliśmy Jezusa Chrystusa, te wszystkie rzeczy straciły wartość. To był ten świat, o którym warto jeszcze też i wspomnieć. Świat rzymski. To był świat, który jeden okrzyk tylko się liczył. Jaki? Chleba i igrzysk. Tak. To jest dzisiaj. Czego dzisiejszy świat potrzebuje? Chleba, obfitości dóbr materialnych, za tym tylko tęsknią, ale to i tak nie zaspokaja ich. I igrzysk. Jeszcze niedawno oczywiście były te igrzyska, nie? Od rana do wieczora telewizja tylko mówiła o piłce nożnej. No, tak jest. Igrzysk. I to mocny wrażenie. Tak, żeby co pewien czas znosili tam kogoś z boiska. Takie walki. I to było ich wielką oczywiście potrzebą. I to jest wielką potrzebą świata dzisiejszego. Tak jak to ten słynny okrzyk rzymski był panem et circenses. Chleba i igrzysk. Niczego tak bardzo nie pragniemy. Ale i tak to ludzi nie zadawa. Warto też jeszcze przy okazji podkreślić, że za takiego pisarza, mówcy Cycerona mieli ponad 100 dni Rzymianie w roku dnie świąteczne. A za Marka Aureliusza, nie chcę za dużo dat tutaj mówić, bo to są wakacje teraz, no, za Marka Aureliusza 135 dni w roku były wolne, przeznaczone na igrce, no, na dobra materialne. Nawet nie chcę pewne rzeczy wymieniać, jak jedli. I jaką jedynie przyjemność mieli w takim nadmiernym piciu i jedzeniu. Nawet, no może przynajmniej to jedno wspomnę, byli niewolnicy, którzy drażnili ich gardła, aby opuścili, znaczy no, opróżnili żołądek, aby na nowo mogli z przyjemnością. Taki to był świat. Ale czytamy, że przedstawiciel tego świata, chociaż niby wszystko mieli, 135 dni wojny. My tak nie martwmy się, bo też tych świąt trochę przybywa, no ale do 135 to jeszcze dość długo oczywiście będzie. No powiecie, no a kiedy oni pracowali? No oni nie pracowali, Rzymianie, bo na nich pracowali niewolnicy. Tak. Chłopi pracowali. A prawdziwi Rzymianie to albo wojowali, albo się bawili. No. Taki był świat. No i co? Przepraw się i pomóż nam. Bo nam to, nas to nie zadawala. Tak jak w dzisiejszym świecie ludzie tego pragną, niektórzy mają to wszystko, ale to ich też nie zadawala. Ale czytamy dalej, że aby poznać Jezusa, to wszystko traci sens, te rzeczy tracą sens, nawet nadają się tylko na śmietnik. A 9 wiersz mówi, znaleźć się w Nim, w Chrystusie, nie mając własnej sprawiedliwości, w szkole sobotniej dzisiaj mówiliśmy, opartej na zakonie, źle rozumianym zakonie. I dalej, lecz te, które wywodzą się z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość Boga na podstawie wiary. No i wiersz 12,
jakobym już osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, by pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. I dalej 13 wiersz. Bracia, ja o sobie nie myślę, że pochwyciłem, że już osiągnęłem. Apostoł Paweł to wszystko znał. On wychował się w kulturze i judaistycznej, i w tej kulturze grecko-rzymskiej. Ale ja przyznaję, że ja jeszcze nie uchwyciłem, nie poznałem tego, co mnie zadawała. Ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną, zdążam do tego, co przede mną. A co? Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Podążam w górze. Jak poznamy Chrystusa, Jego prawdę, wszystko inne zbledło. Tam jeszcze, jakbyśmy wspominali tych wielkich filozofów, to byli najpierw filozofowie przyrodnicy, których zadowalało podziwianie nieba, przyrody, ale nie widzieli w tym kogo? Stwórcy. Tam się pojawił Sofokles, no, który zaczął głosić, że to trzeba człowiekiem się zająć. I zajął się człowiekiem. I jaki wynik tego był taki? Że pod koniec życia wychylił czarę z trucizną. Bo to go też nie zadawało. Odebrał sobie życie, ten wielki filozof. Nic dziwnego, że przedstawiciel tego mówi, przyjdzie ratuj, bo to nas nie zadawało. No potem pojawił się pewien uczeń jego, który jakoś to chciał wszystko naprawić. Powszechnie mówi się, że to największy filozof, Platon. I on, żeby jednak znaleźć w człowieku coś trwałego, wartościowego, a nie w Chrystusie, którego głosił Paweł, to co Platon zrobił? Wymyślił taką zasadę, czy taki pogląd wymyślił, że człowiek składa się z dwóch części. Jakich? Śmiertelnego, niedobrego ciała i nieśmiertelnej duszy. Nieśmiertelnej duszy. Później nawet chrześcijaństwo to zaakceptowało. I w kościele, o którym tak również Hans Heinz pisze, między innymi zostało to zaakceptowane przez Kościół. Jaki pogląd? No, że człowiek składa się z dwóch rzeczy, niezależnych. Dwóch elementów. Śmiertelnego ciała, które i tak zginie. I nieśmiertelnej rzekomo duszy. Kościół następnie w pewnym momencie, gdy schodził z tej właściwej linii, no, zaakceptował naukę o nieśmiertelności duszy. Ja kiedyś nawet zacząłem pisać artykuł pewien, może go kiedyś jeszcze dokończę, a mianowicie artykuł Platon, ten pogański filozof, a tytuł tego artykułu był Największy ojciec Kościoła. No bo on swoją nauką filozoficzną zaraził całe zbankrutowane chrześcijaństwo. Wiara w nieśmiertelność duszy. Ja tak czasem bywam na pogrzebie i nie mogę jednej rzeczy pojąć. No z jednej strony jakiś tam duchowny mówi, że już jest w niebie, a za chwilę mówi o zmartwychwstaniu. No to jak jest w niebie, to po co zmartwychwstanie? Jakieś to jest, no, sprzeczne, wzajemnie się wykluczające oczywiście. No bo filozofia Platona została wprowadzona. Mogę przyznać się, że w niektórych szkołach tam wyższych nie miał kto uczyć filozofii. No i ja podjąłem to, że no, będę uczył filozofii.
Proszę bardzo. Bo wiedziałem, że przez naukę filozofii mogę zwrócić uwagę na te ważne rzeczy. I na końcu powiedziałem studentom, wiecie dlaczego was uczyłem filozofii? Bo to ma jeden sens. Czy to nie ma sensu? Bo nie odpowiada na trzy podstawowe pytania. Jakie podstawowe pytania to są? Skąd jestem? Po co istnieję? I dokąd podążę? A to jakieś tam elementy niektórzy filozofowie tam podkreślili, ale nie dali, żaden z nich nie dał pełnej odpowiedzi na te najważniejsze pytania. Jakie? Skąd? Po co? I dokąd? Gdzie je znajdziemy? I studentom powiedziałem, zaraz będą zajęcia na podstawie Biblii, pięcioksiągu, szczególnie Mojżeszowego, Starego Testamentu. I tam znajdziemy odpowiedź. I dlatego ja się nie dziwię temu Macedończykowi, który to wszystko miał i tą filozofię i to udawanie, że tam odpowiedź jest na to. Przepraw się mi, ratuj nam. Pokaż, wskaż nam coś trwałego, a czymś trwałym jest Jezus Chrystus. Jeżeli Chrystusa poznałem, te rzeczy straciły wartość. Nadawały się tylko, oczywiście, na śmietnik. Bo w Biblii jest odpowiedź. Czytamy, żeby na powtórne przyjście, kto, co było przygotowane? Duch, dusza i ciało. To jest jedność. To wszystko ma być przygotowane. Tak Bóg człowieka stworzył. Jedność psychosomatyczna to się określa. To znaczy i ciało, i oczywiście dusza mają być przygotowane. I to jedynie możemy znaleźć w Biblii. Apostoł Paweł, jeszcze chcę i to wspomnieć, w pewnym momencie, to jest w 17 rozdziale, tam od wiersza 16 dotarł do Aten i później od wiersza szczególnie 22 jest opisane, że jak rozpoczął pewne rzeczy mówić, no to tam ci wszyscy mędrcy, którzy byli w Grecji, tam w Areopagu, to była taka akademia nauk, no i tam go poprosili, co ty masz do powiedzenia? Apostoł Paweł, wcześniejszy Saul, on tam błysnął. On udowodnił, że on całą tą ich poezję zna, na pamięć cytował. Czytajmy te rzeczy, ja już nie będę czytał, żeby czasu nie przedłużać. Tam jest opisane, że on znał, wykazał, że on zna tą całą filozofię. On zna tą poezję. On wykazał, że to wszystko nie jest mu obce. On logice przeciwstawił logikę prawdziwą. Filozofii przedstawił prawdziwą naukę o Jezusie Chrystusie. I co on między innymi powiedział? Tam 22 wiersz. A Paweł stanąwszy w pośrodku Areopagu, tej Akademii Nauk ówczesnych, to wszystko, co tam miało swoją, było skoncentrowane i powiedział: mężowie ateńscy, widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi nader pobożnymi. Bo jesteście nader pobożni. Tyle ołtarzy, tyle wszystkiego, co tam było w Grecji, to nigdzie. Jesteście nader pobożni. Ale co dalej im powiedział? Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości, czyli tą waszą religię oglądając, to co? Znalazłem też ołtarz, na którym napisano nieznanemu Bogu. Otóż to, co czcicie, nie znając, ja wam oznaję. Tam jedyna prawda była. Jedyną rzecz pozytywną znaleźć. Ołtarz dla Boga, który ma dopiero
przyjść. To jest od samego początku, od pierwszej Mojżeszowej 3:15. No. I tak dalej. Przez cały Stary Testament, a Nowy Testament objawia. A mianowicie objawia kogo? Tego zapowiedzianego. Widzicie, drodzy, to nawet w tych religiach pogańskich jakieś elementy, jakieś ziarna prawdy były. I Grecy wiedzieli o tym, że mają tyle bogów, tyle świętości, tyle wszystkiego, ale oni wiedzieli, że jakiś Bóg jeszcze ma przyjść. Jakiś Bóg się ma narodzić. Tak jak to jest opisane w Księdze Rodzaju. I na wszelki wypadek dla tego kogo, który ma dopiero przyjść, zbudowali co? Ołtarz. I napisali, że to dla jakiegoś nieznanego im jeszcze Boga, który dopiero ma się tam pojawić, chociaż wtedy to on się już pojawił. Już to już było po narodzeniu i śmierci Jezusa Chrystusa. I tego Boga, o którym wy nie wiecie, a nawet dla Niego ołtarz zbudowaliście, jak się On pojawił, aby był dla Niego przygotowany ołtarz. Ja przyszedłem wam o tym Bogu powiedzieć. Czyli o czym? O Jezusie Chrystusie. Drodzy bracia, my żyjemy w podobnym świecie. Chleba igrzysk to jest filozofia współczesna, postmodernizm, nawet dzisiaj mówi się postmodernizm. To znaczy filozofia, która zakłada, że nie ma uniwersalnych prawd. Dekalog to nie jest jakieś uniwersalne prawo. W takim świecie żyjemy. I te wszystkie rzeczy ekonomiczne i medyczne, i to wszystko oczywiście jest dzisiaj we współczesnym świecie. Ale bez Chrystusa to wszystko nie ma sensu. Bez Chrystusa to człowiek nie składa się z dwóch elementów. Nieśmiertelnej duszy i śmiertelnego, grzesznego ciała. Jest ta jedność, tak jak to się w nauce mówi, psychosomatyczna. Jedność ciała i duszy nierozerwalne. Tak Bóg powiedział i tak to jest w Biblii. I apostoł Paweł im powiedział, no i ja wam przyszedłem o tym wielkim Bogu, dla którego macie ołtarz, ja przyszedłem, aby wam o nim opowiedzieć. I błysnął, że ich filozofię tą dobrze zna, ale tam nie ma żadnego sensu, żadnej treści, tylko w tym Bogu, dla którego ołtarz zbudowali, wiedzieli, że ktoś taki ma się zjawić. Ile ludzi nawrócił apostoł Paweł w Atenach, gdy to wspaniałe przemówienie wygłosił w Areopagu. Tam jest napisane, tam kilka rodzin ledwie. I dlatego z Aten człowiek, znaczy apostoł Paweł poszedł do Koryntu. Wiecie, co to był Korynt? Do dnia dzisiejszego się mówi jeszcze córy Koryntu, nie? Tam było bogactwo, tam był handel, tam były te córy Koryntu i to wszystko. Ale to też nie zadawalało ludzi. I dlatego, gdy pisał później list do Koryntian, to podkreślił, co jedynie ma wartość. Co jedynie ma wartość we współczesnym świecie. Dziękujmy Bogu, że to mogliśmy poznać. To jest w liście do Koryntian później napisał. Drugi rozdział od wiersza pierwszego czytam. Ponieważ ja przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże. Ja z tym całym bogactwem, które tam było, ja nie przyszedłem. Albowiem uznałem za właściwe niczego nie umieć między wami, jak tylko Chrystusa
i to ukrzyżowane, bo wszystko inne nie ma żadnej wartości. Drodzy bracia i siostry, możemy wiele rzeczy wspominać, o wielu rzeczach oczywiście mówić współczesnym, w którym żyje współczesny świat, ale one nie mają sensu. Dlaczego Imperium Rzymskie upadło? Oni mieli wszystko, co przed chwilą mówiłem. Oni mieli 135 dni świątecznych. One tam w Rzymie było całe bogactwo, były różne kosmetyczne całe instytucje, że gdyby to było dzisiaj, to przed tymi samymi instytucjami kosmetycznymi by się kolejki ustawiały. Dzisiaj. Wszystko mieli. Tylko nie mieli tego, co najważniejsze. I apostoł Paweł szedł następnie od miasta do miasta. I co głosił? Chrystusa i to ukrzyżowanego. Dlatego, drodzy bracia i siostry, pamiętajmy o tym, że dzisiejszy świat wygląda ponownie, podobnie. Ale to ludzi nie zadowala, co ma współczesny świat. Podobnie jak świat grecko-rzymski. Jest jedna rzecz, która ma wartość. Chrystus powiedział i apostoł Paweł, cytując słowa Chrystusa, później też i podkreślił, że gdy poznał Chrystusa, te wszystkie inne rzeczy straciły sens i straciły wartość. Nawet podziwiane do dnia dzisiejszego. Ja niczego nie chcę umieć, apostoł Paweł powiedział, tylko co? Chrystusa i to ukrzyżowanie. No chyba nie pozostaje nam nic innego, jak tylko podziękować Bogu za to, że chociaż podobne bogactwa niby mamy, ale bez Chrystusa one są bez wartości. Nawet apostoł Paweł, który lubował się w takich zdecydowanych określeniach powiedział, to wszystko nadaje się na co? Na śmietnik. Jak to skonfrontujemy. A jedyna rzecz to jest Chrystus, poznanie Jezusa Chrystusa, poznanie zbawienia, oczekiwanie na powrót Jezusa Chrystusa. Jak również to, że Chrystus przyszedł, aby nam objawić. Przez Ducha Świętego w Piśmie Świętym zostało objawione. Co zostało objawione? Skąd jesteśmy? Dziełem ręki Bożej. A przez zerwanie łączności z Bogiem to wszystko utraciliśmy. To, co tydzień temu w lekcjach było, to panowanie utraciliśmy. Chrystus przyszedł, aby nam to wszystko przywrócić i z powrotem zabrać nas do chwały, do Bożego Królestwa. Za tym tęsknimy, tego oczekujemy i niech Bóg nas w tym błogosławi i prowadzi, kiedy już niedługo przekroczymy próg niebios i wejdziemy do odpoczynku, tak jak jest w objawieniu napisane. Widziałem nowe niebo i nową ziemię. A tam, czego tam nie będzie? Tego, czym jest przepełniony dzisiejszy świat. Płaczu, łez, śmierci, narzekania. Ja kiedy stoję przed studentami wyższej szkoły teologiczno-humanistycznej, a szczególnie Instytut Zdrowia, to przede wszystkim mam przed sobą służbę zdrowia, którzy tam licencjat pragną osiągnąć do dalszych studiów. To mówi, państwo jesteście bez przyszłości. Dlaczego? Bo na tej nowej ziemi, do której podążamy, nie będzie płaczu, łez, chorób, kalectwa i tych wszystkich innych rzeczy. Co państwo będziecie robić tam? Jak byłem, jak kiedyś odwiedzano od czasu do czasu, odwiedzałem Zygmunta Jaksza, tam dom opieki, to tak się ładniej nazywa, to jest dom starczy.
i powiedziałem: Zygmunt, ty jesteś bez przyszłości. No co ty będziesz tam na tej nowej ziemi robił? Dóbr starców tam będziesz zakładał? Nie, będzie wszystko wspaniałe. No. I dlatego powiedziałem i tej służbie zdrowia, i Zygmuntowi Jakszowi, i wielu innych: nie martwcie się, będą wspanialsze rzeczy, gdy przekroczymy próg niebios. Niech Bóg nam tym wszystkim błogosławi. I dziękujmy Bogu za to, że już wkrótce, tak jak siostra ładną wieść zapowiedziała: im bliżej dosięgam końca dni, tym słodszy jest dla mnie ten kraj, wiadomo jaki kraj, nowa ziemia. Dziękujmy Bogu za to, podążajmy i modlmy się o to, aby to wkrótce nastało. Amen.